Witajcie. Minęło troszeczkę czasu od nagrania filmu, w którym przedstawiałem Wam syrop daktylowy i dlaczego chciałbym karmić nim mrówki. Nadeszła taka chwila, że wreszcie możemy to zrobić. Do małej 10-mililitrowej buteleczki przelałem z tej dużej. Syrop dosyć gęsty jest. Konsystencja ma gęstszą od syropu klonowego. Za chwileczkę Wam tutaj na tej karteczce może pokażę. Może będzie widać, jak to cieknie. No zobaczcie. Zbliżę troszeczkę. No tak szybko nie ścieka z tej kartki. Kolor czekoladowo-wiśniowy. Coś wpadającego może w tofi. W smaku słodko-kwaśny. Naprawdę rewelacyjny smak. Ani za słodkie, ani za kwaśne, ani za mdłe. Myślę, że będzie idealnie nadawał się do karmienia mrówek.